Miałeś dość trudne postacie, ponieważ teraz Aretha Franklin, a wcześniej również Zbigniew Wodecki, to są wciąż postaci w nas żywe, niedawno, które odeszły. Czy było to trudniej, tym bardziej trudne do wcielenia się w te właśnie osoby? Oczywiście, że tak. No to są właśnie takie momenty, w których wykonywanie piosenek artystów, których zarazem i kochamy, i za którymi już tak bardzo tęsknimy, bo ich z nami nie ma, jest bardzo trudne, bo jest bardzo emocjonalne. I to było dla mnie wzruszenie naprawdę duże. Ja po zaśpiewaniu piosenki Zbigniewa Wodeckiego odszedłem ze sceny i telepałem się jak osika. Nie mogłem się uspokoić. Zresztą dzisiaj miałem bardzo podobne odczucia. To są tak emocjonalne osoby, z tak niesamowicie dużym ładunkiem pozytywnej, dobrej energii i miłości w muzyce, którą przekazywały, że nie sposób jest tego nie odczuwać. I ja dzisiaj byłem przez cały czas wykonywania tej piosenki bardzo wzruszony i też z drugiej strony tak, miałem taką satysfakcję, że udało mi się z taką muzyką i z taką postacią spotkać, że nie poległem sam przed sobą.